Empik Go, najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco. Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Grahama Mastertona, zatytułowanej Szpital Filomeny. Przełożyła małgorzata Stefaniuk. Czyta Leszek Filipowicz. Mojemu przyjacielowi Michaelowi Halperinowi z najlepszymi życzeniami. Masz moc. Rozdział pierwszy. Krzyk był tak rozdzierający, tak pełen udręki i trwał tak długo, że Alex upuścił iPada na łóżko i wybiegł na korytarz. Ponieważ hałas zdawał się dobiegać z piętra niżej, Alex pobiegł w stronę schodów. Zanim jednak zdążył do nich dotrzeć, wszystko nagle ucichło. Serce waliło mu jak młotem, chwycił się balustrady i spojrzał w dół. Nikogo tam nie było. Halo? zawołał. Halo? Czy potrzebna jest pomoc? Halo. Czekał, nasłuchiwał, lecz odpowiedź nie nadeszła. Skrzypiącymi dębowymi schodami zszedł na drugie piętro. A w szpitalu było już teraz zupełnie cicho, spowijał go mrok, nie licząc, przecinających stopnie schodów trzech wąskich stróżek światła słonecznego z unoszącymi się w nich drobinkami kurzu. Halo? Zawołał ponownie, lecz tylko raz. Dźwięk własnego głosu niepokojąco przypomniał mu, że miał tu być jedyną obecną osobą. Szpital stał pusty już od ponad dwóch lat, choć w wielu salach ogólnych i jednoosobowych pokojach pozostały łóżka. Niektóre nadal były zasłane poplamioną i wymiętą pościelą, na niektórych leżały poduszki, wciąż z wgnieceniami po głowach ostatnich pacjentów. Alex ruszył korytarzem oznakowanym jako Skrzydło Wellingtona. Po każdej jego stronie znajdowało się ośmioro drzwi, niektóre były otwarte. Dębową posadzkę pokrywało centkowane zielone linoleum, mimo to podłoga skrzypiała, kiedy po niej stąpał. Na dalekim końcu korytarza znajdowało się okno z witrażem herbu rodziny. Karwerów, do której ten dom należał, zanim został zarekwirowany i przerobiony na szpital wojskowy. Herb przedstawiał stojącego na tylnych nogach białego byka z pierścieniem w nosie, ale też w piusce na ubie i w białej pelerynie jak papież. Aleks zaglądał do każdego pokoju po kolei. Nie licząc łóżek i stojących przy nich szafek oraz kilku stojaków na kroplówki, sale były puste dotarł do końca korytarza i odwrócił się. Kto do cholery tak krzyczał? Był pewien, że sobie tego nie wyobraził. Możliwe, że w budynku przebywali nielegalni lokatorzy i krzyczeli, żeby go wystraszyć i przepędzić. A wątpliwe jednak by wiedzieli, z jakiego powodu tu jest i dlaczego mierzy budynek przed jego przekształceniem w luksusowy dom spokojnej starości. Wrócił do klatki schodowej. Zastanawiał się, czy nie powinien przeszukać całego gmachu. No, tyle, że to zajęłoby co najmniej pół godziny, a mierzenie górnego piętra musiał dokończyć, zanim zacznie się ściemniać. Prąd nadal był odłączony, mieli go włączyć najwcześniej w przyszłym tygodniu. Zaczął wspinać się na schody i wtedy usłyszał odgłos zamykanych drzwi. Wydawało się, że trzasnęły gdzieś na korytarzu w skrzydle Montgomerego. Korytarz prowadził do oddziału z wieloma łóżkami, sali, w której niegdyś mieściła się biblioteka Karwerów. Alex zawahał się. Na zewnątrz wiał silny jesienny wiatr, w salach szpitala hulały przeciągi, było więc całkiem prawdopodobne, że drzwi mogły zamknąć się same. Ale nawet jeśli zatrzasnął je nielegalny lokator czy inny intruz, to czy mierzenie się z tym jest naprawdę jego zadania? Jest mierniczym na litość Boską, nie policjantem. Trzymając się poręczy, zrobił krok w górę, potem kolejny. A właśnie miał zrobić trzeci, gdy usłyszał stęknięcie. Brzmiało to, jak jęk kogoś pogrążonego w bólu i w rozpaczy i trwało i trwało i stawało się coraz głośniejsze i głośniejsze i coraz bardziej zdesperowane. Bez wątpienia dochodziło ze skrzydła Montgomerego. O cholera, zaklął w duchu ktoś tu jest. I to ktoś ciężko ranny. Chyba mogę przynajmniej sprawdzić, gdzie ten ktoś jest i, i co mu się stało, i wezwać karetkę, jeśli się okaże, że będzie potrzebna. Wrócił na dół, przemierzył korytarz i otworzył podwójne drzwi oddziału w skrzydle Montgomery'ego. Do sali wpadały ostatnie promienie pomarańczowego słońca, gdyż po lewej jej stronie znajdowały się trzy wysokie okna, Każde wychodzące na taras z roztaczającym się z niego widokiem na las okalający szpital, targane wiatrem drzewa falowały gwałtownie, jakby ostrzegały go z oddali, aby zachował ostrożność. W sali stało osiem łóżek, wszystkie wzdłuż prawej ściany. Na żadnym nie było pościeli, koców, ani poduszek. I tylko przy jednym stał stojak do kroplówek żałośnie powyginany. Zbolałe jęczenie nie ustępowało. Raz ciche i zduszone, raz urastające prawie do krzyku, a jednak w sali nie było nikogo. A w każdym razie nikogo, kogo Alex mógłby zobaczyć. Przeszedł wolno wzdłuż łóżek, pochylając głowę, aby zajrzeć pod każde. Gdy dotarł do ostatniego, jęk stał się jeszcze głośniejszy i jeszcze bardziej przepełniony udręką. Łóżko było puste, lecz materac miał wgniecenie na środku, jakby ktoś na nim leżał. Aleks odniósł wrażenie, że wgłębienie się porusza, jakby leżący na materacu przewalał się z boku na bok w męczarniach. Zaskoczony i zarazem przerażony, wpatrywał się w materac przez kilka sekund, jęk zaś w tym czasie opadł do najniższego poziomu. Bardziej przypominał rzężenie niż jęczenie. Po chwili jednak ponownie podniósł się do potwornego krzyku, sprężyny łóżka skrzypnęły głośno, ugięły się i Aleks poczuł, że za klapy marynarki chwytają go czyjeś dwie silne dłonie. Został gwałtownie pociągnięty w dół i przewrócony na łóżko. Nie miał jednak czasu walczyć, bo gdy tylko wylądował na materacu krocze, zacisnął mu... Niewyobrażalny ból, zupełnie jakby upadł na tory kolejowe, na podłączoną do prądu szynę, ból, który go oślepił i ogłuszył. Z gardła wyrwał mu się tak przeraźliwy krzyk, że pomyślał, iż rozdarł je sobie na krwawe strzępy. Spadł z łóżka na podłogę i uderzył głową w stojak na kroplówkę. Ten przewrócił się na niego z łoskotem. Miotał się, kopał i krzyczał, ale ból był nieubłagany i stawał się coraz bardziej i bardziej niemożliwy do zniesienia. Aleks leżał na podłodze i wył. Za wysokimi oknami napływały z zachodu coraz gęstsze chmury burzowe i bardziej przysłaniały zachodzące słońce. Oddział zaczął się szybko pogrążać w ciemności. A ból wciąż trwał. Nieważne jak głośno Aleks krzyczał, szlochał, jęczał i błagał, żeby ktoś go wybawił od tego cierpienia. Nikt jednak nie przychodził, w końcu więc zamilkł i z zamkniętymi oczami zastanawiał się, jak taki ból może w ogóle istnieć. W najciemniejszych godzinach nocy wydawało mu się, że słyszy głosy. Nie mógł jednak zrozumieć, co ci ludzie do siebie mówili. Zawołał dwa, trzy razy, lecz nikt mu nie odpowiadał, a ból wciąż trwał. Rozdział drugi – Patrz, jest jego samochód. Rzuciła Lilian, gdy David wjechał na dziedziniec szpitala Świętej Filomeny. Zupełnie nie pojmuję, dlaczego nie odbierał, kiedy do niego dzwoniłam. Może nie ma tu zasięgu, odparł David. Dzwonił do mnie zaraz po przyjeździe. Mówił, że idzie mu dobrze i że ma nadzieję zmierzyć całe górne piętro, jeszcze zanim zrobi się zbyt ciemno. Zwykle jest bardzo solidny. Klub golfowy Kingswood zmierzył w dwa dni. Lilian wysiadła z samochodu i poprawiła spódnicę. W ciągu tygodnia przytyła co najmniej kilogram i spódnica w pasie była odrobinę przyciasna. Przysięgała sobie, że przestanie jeść pieczywo, wracała jednak do domu tak późno, że zamiast zupy czy sałatki robiła sobie kanapki. Teraz żałowała, że nie włożyła dziś bielizny wyszczuplającej. David przysłonił oczy ręką. Czy to on, tam na górze? Gdzie? O, no, tam na ostatnim piętrze. Chyba wyglądał przez okno. Przez to obok bluszczu. Ktoś tam był. Widziałem czyjąś twarz, ale już zniknęła. Może masz rację i faktycznie nie ma tu zasięgu. Wejdźmy i sprawdźmy, jak sobie radzi. Przeszli wysypanym żwirem dziedzińcem do portyku. Świętą Filomeną Lilian ekscytowała się bardziej niż jakimkolwiek projektem, którego realizacji się podjęła. Ten niegdysiejszy szpital wojskowy był imponującym budynkiem w stylu jakobińskim, Zbudowanym z brązowej cegły ze szprosowymi oknami i misternie zdobionymi kominami. Otoczony ponad 30 hektarami lasów porastających North Downs w Surrey, wydawał się pewniakiem, wiedziała, że jest w stanie przekształcić go w oszałamiający kompleks mieszkalny o nazwie Park Filomeny, który sprzeda się za miliony. Zanim weszła na ganek, przystanęła na chwilę i rozglądała się, wsłuchując się w delikatny szelest drzew okalających dom. Chyba jeszcze nigdy nie czuła się tak usatysfakcjonowana i spełniona. Zobacz, zostawił te cholerne drzwi otwarte na całą szerokość sarknął David. Odwróciła się. Czyli jednak musiał odsłuchać moją wiadomość i spodziewa się nas powiedziała. Niezbyt to przezorne. Mógł tu wejść każdy i zabrać cokolwiek by zechciał. <tryk> Tylko co ktoś miałby stąd ukraść? Stare łóżka szpitalne? Nawet bym tego chciała. Zaoszczędziłoby to nam wydatków związanych z ich wywiezieniem. Weszli do holu wyłożonego dębową boazerią i wyblakłym szkarłatnym dywanem. Pachniało w nim drewnem i trochę również środkami antyseptycznymi. Większość obrazów została już usunięta, ale portret poprzedniego właściciela Świętej Filomeny, ser Edmonda Carvera, wisiał nadal obok klatki schodowej. Ser Edmond miał opadające siwe wąsy i worki pod oczami, przez co wyglądał na niewypowiedzianie zmęczonego, jakby życie mocno dało mu się we znaki, mimo bogactwa oraz osiągnięć w roli bankiera i wielkiego filantropa. – Aleks! – zawołał David. – Przyjechaliśmy, kolego. Gdzie jesteś? Nie było odzewu, zawołał więc ponownie. – Aleks! Jesteś na górze? – Nadal żadnej odpowiedzi. Z jedną brwią podniesioną David odwrócił się do Lilian. Zaczynał wyglądać na zaniepokojonego. – Byłem pewien, że to jego widziałem w tamtym oknie, ale… Może to nie był on. Mam tylko nadzieję, że to nie dziki lokator. Nawet jeśli to, co się stało z Aleksem. Chyba pójdę i sprawdzę, czy tam jest. Jak myślisz? Spytał David prawie, jakby miał nadzieję, że Lilian powie, aby nie zawracał sobie głowy. W porządku, zgodziła się. A ja rozejrzę się na dole. Może mierzy piwnicę i dlatego nas nie usłyszał. A. Jeżeli okaże się, że ta osoba, którą widziałem, to dziki lokator, wtedy mnie zawołaj. Zawsze przecież możemy wezwać policję, jeśli będzie trzeba. Z wyraźną niechęcią, David zaczął wspinać się po schodach, a Lilian w tym czasie przeszła do dużego, wysoko sklepionego salonu. Jedynym meblem, który tu pozostał, był zepchnięty w kąt staroświecki fotel. Wszystkie zasłony były ściągnięte. Dywan zwinięty, a parkiet usiany żwirem, niedopałkami papierosów i grudkami tynku. W kominku z piaskowca ktoś porzucił metalowy chodzik na kółkach. Nad Gzymsem kominka nadal wisiało zakurzone lustro i przechodząc obok, lilian dostrzegła w nim swoje odbicie. W tak ogromnym pomieszczeniu, jakim był ten salon, Wyglądała, jakby się skurczyła, zupełnie jak postać z filmu Alicja po drugiej stronie lustra. Podeszła bliżej do kominka, wspięła się na palce, przyjrzała się sobie i z zadowoleniem stwierdziła, że nie wygląda tak grubo, jak się czuła. Zmierzliła przycięte na krótkiego pazia kasztanowe włosy i wydełała jaskrawo czerwone usta. Twarz miała okrągłą, z lekką zapowiedzią podwójnego podbródka. Ale w szczęśliwych, początkowych dniach małżeństwa jej były mąż, Tim, zawsze mówił, że kocha bardzo te jej piwne, jak błyszczące szyszki oczy i mały, zadarty nosek, jak skocznia narciarska. Tak go nazywał. Ale to było zanim stracił pracę jako kadrowiec w Price Waterhouse. Zaczął pić, krzyczeć na nią, bić i obwiniać za wszystko, co poszło źle w jego życiu. Dzisiaj miała na sobie czarny biznesowy kostium Hugo Bossa. Do pracy zawsze ubierała się w czarne kostiumy, bo uważała, że dodają jej autorytetu i odciągają uwagę od figury, a przynajmniej takiej się wydawało. Podeszła do wychodzących na taras drzwi i wyjrzała na zarośnięty ogród. Już wcześniej wybrała miejsce, w którym planowała wybudować basen dla lokatorów z elegancką, kamienną werandą w stylu włoskim. Nadal wyglądała na ogród, gdy nagle usłyszała hałas dochodzący od strony kuchni. Odwróciła się i zaczęła nasłuchiwać. Przez chwilę było zupełnie cicho, a potem wydało jej się, że słyszy czyjeś przytłumione i powtarzające się jęki. Ach, ach, ach! Pośpieszyła z powrotem do holu. Halo? Zawołała. Czy ktoś tam jest? Odpowiedziała jej cisza. David! Znalazłeś już Alexa? Nadal cisza. Ruszyła szybko korytarzem prowadzącym do kuchni. Choć jej ściany były nadal wyłożone oliwkowo-zielonymi wiktoriańskimi kafelkami, to gdy Świętą Filomenę przekształcono w szpital, wszystkie oryginalne piece zostały usunięte i zastąpione nowoczesnymi kuchenkami. Dębowy kredens jednak został i dwie z jego górnych szuflad były wysunięte, a na posadzce z czerwonej terakoty leżało kilka noży kuchennych. Lilian pochyliła się, aby je pozbierać, ale wtedy znów usłyszała zduszone – ach! Dochodziło z sąsiadującego z kuchnią pomieszczenia gospodarczego, zwanego dawniej zmywalnią. – Czy ktoś tam jest? – Zapytała, usiłując brzmieć tak dyrektorsko, jak to tylko możliwe. Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że to prywatny budynek, i że nie wolno ci tu przebywać. Odpowiedzi nie było. Wrzuciła więc noże do szuflady, zamknęła ją i przeszła do zmywalni. Wyposażone w głęboki, żeliwny zlewozmywak i dwa machoniowe ociekacze pomieszczenie wyglądało prawie tak samo jak za czasów wiktoriańskich, Choć jedną z dolnych szafek usunięto, aby w jej miejsce zamontować zmywarkę. Ku swemu zdumieniu stwierdziła, że w zmywalni nikogo nie ma. Poszła na sam jej koniec aż do tylnych drzwi wychodzących na ogród i spróbowała je otworzyć. W zamku tkwił klucz, ale drzwi były zamknięte. Tuż obok nich stała szafka z dużymi drzwiczkami. Otworzyła je, w środku jednak nie było nic poza przedpotopowym mopem wiadrem i szczotką do zamiatania prawie pozbawioną włosia. Może to tylko odgłosy ze starych rur kanalizacyjnych szpitala pomyślała, albo wiatr wiejący pod drzwiami zmywaka, ale szuflada w kredensie nie mogła się sama otworzyć. I jak z niej wypadły noże? Odczekała chwilę na wypadek gdyby ktoś jednak w kuchni był i w jakiś sposób zdołał się ukryć. A być może w jednym z piekarników choć nie miała odwagi otworzyć żadnego by się o tym przekonać. Zresztą powiedziała sobie, że ten ktoś musiałby być chyba z gumy, żeby się w nim zmieścić. Nasłuchiwała, lecz już nie usłyszała żadnych zduszonych jęków, wróciła więc korytarzem do holu wejściowego. Gdy dotarła do schodów, obejrzała się przez ramię, by się upewnić, że nikt za nią nie idzie. David Zawołała wciąż patrząc za siebie. Znalazłeś Aleksa? I wtedy usłyszała przerażający krzyk dobiegający skądś z góry. Brzmiało to jak krzyk kogoś doznającego niewyobrażalnego bólu. Ostatni raz coś podobnego słyszała, gdy labrador jej sąsiada wpadł pod autobus i został zmiażdżony przez koła. David, kto tak krzyczy? Co się tam dzieje? David! Nie wiem, odkrzyknął David. To dochodzi z jednej z sal. Na drugim piętrze. Idę tam teraz. Z zaczekaj na mnie, zawołała Lilian i ruszyła schodami na górę. Krzyk ani na chwilę nie ustawał. Desperacki wznosił się i opadał, jakby ten ktoś wyśpiewywał arię w jakiejś krwawej operze, jak choćby zamek Sinobrodego, w której połowa obsady umiera zasztyletowana. David czekał na nią na drugim piętrze na twarzy miał wyraz czystego przerażenia. To chyba dochodzi z tamtego pokoju, powiedział, podnosząc głos, żeby Lilian mogła go usłyszeć ponad hałasem. Skrzydle Montgomerego. Lilian ruszyła korytarzem bez słowa. David za nią. Pchnęła drzwi prowadzące do skrzydła Montgomerego i przekonała się, że tutaj krzyk jest już tak przeszywający, że ledwo dawało się go znieść. Kiedy dotarła na środek sali, natychmiast zobaczyła skąd pochodził. Alex leżał w odległym końcu oddziału na plecach, z głową i ramionami pod łóżkiem, i jak szalony wierzgał nogami. Szare spodnie miał przesiąknięte w kroku moczem, i sądząc po kolorze plamy, e, również chyba i kałem. Lilian podbiegła i uklękła przy nim. David, pomóż mi go podnieść! Mimo, że Alex nadal gwałtownie kopał, udało im się chwycić go za kostki i wyciągnąć z pod łóżka. Niebieskie oczy miał przekrwione i wybałuszone. I choć patrzył na Lilian i Davida, wydawało się, że ich nie widzi. Może cierpiał tak straszliwie, że był ślepy na wszystko poza bólem. Od zaciekłego zagryzania jego wargi były porozdzierane, a broda i szyja umazane we krwi. I ani na chwilę nie przestawał się rzucać, a nogami wierzgał tak intensywnie, że spadł mu but z jednej stopy. I nie tylko to: przez cały czas walił się pięściami w pierś, naprawdę mocno. Jakby karał się za odczuwanie takich tortur lub próbował sprawić, by jego serce się nie zatrzymało. Aleks, to ja, Lilian, Aleks, powiedz, co się stało? Kręcił głową, kręcił nią z boku na bok, lecz nie odpowiadał. Z pomiędzy jego warg wysunął się język i Lilian zobaczyła, że odgryzł sobie jego koniec. Kiedy ponownie krzyknął, bokiem ust wytrysnęły bąbelki krwi i skapnęły na podłogę. Lilian wstała, wyjęła telefon i wybrała numer pogotowy. Kiedy operator odebrał, musiała przejść pod okno i zatkać ucho palcem, by usłyszeć cokolwiek ponad wrzaskami. Proszę o pilny przyjazd karetki, szpital Świętej Filomeny w Downley. Jesteśmy na drugim piętrze, w skrzydle Montgomerego. Do mężczyzny po trzydziestce, Alexa Faulera. Straszliwie cierpi, ale nie wiem, co mu się stało. Nie widzę żadnych obrażeń. Proszę tylko posłuchać. Nie rozłączając się, wróciła do łóżka i uklękła przy Aleksie. Chcąc go uspokoić, położyła mu dłoń na czole. Było zimne i zlane potem. Wreszcie. Po trzech lub czterech minutach, wydawszy z siebie charkliwe stęknięcie, Alex zamilkł. Lilian przestraszyła się, że stanęło mu serce, lecz nadal dygotał i ciężko sapał. Był tak wyczerpany, że w końcu, mimo bólu, zasnął, choć wyglądało na to, że cierpi nawet we śnie. Rozdział trzeci. Mój Boże, Mo! zawołała Grace, gdy Moses. Usiadł rano przy stole kuchennym. Co się stało? Znowu śnił ci się ten koszmar? Mołzecz skinął głową. Myślałem, że to się już skończyło, ale wczoraj w nocy wrócił i był gorszy i wyraźniejszy niż kiedykolwiek. Zupełnie jakbym tam znowu był. To dlatego się przeniosłem i spałem w pokoju gościnnym. A ja myślałam, że było ci ze mną za gorąco. Ukrył twarz w dłoniach. Ja się chyba nigdy z tego nie otrząsnę. Myślałem, że te sesje z doktorem Walmsleyem pomogą mi o tym zapomnieć i nawet przez pewien czas nie pamiętałem, ale. Wczoraj w nocy? Znów tam byłem, Grace. Znów byłem w kajaki. W tym upale, kurzu i smrodzie, a kapral Simons leżał tam przede mną. Grace obeszła stół i położyła rękę na ramieniu męża, jakby udzielała błogosławieństwa. Spojrzał na nią i westchnął ciężko. Mówię ci. Będę widział kaprala Simonsa leżącego tam przede mną do końca swoich dni, powiedział. Grace pocałowała go w czubek łysej głowy. Najlepsza terapia, jaką mogę ci teraz zaserwować, to kubek mocnej herbaty i śniadanie. Miałam zamiar zrobić yy, akarę za kamo? <laughs> Nie wiem, czy jestem w stanie cokolwiek zjeść, kochanie. Przez ten koszmar mam ściśnięty żołądek. Och, Mówisz tak teraz, ale zaczekaj, aż trochę popracujesz w ogrodzie. Wrócisz tu i zaczniesz narzekać, że umierasz z głodu. A ja będę wtedy oczywiście w trakcie prasowania. Grace przeszła przez kuchnię, wstawiła wodę na herbatę, po czym zapaliła gaz pod patelnią i zaczęła smażyć akarę. Pierożki, które robiła z czarnej fasoli i ostrej papryki i które podawała z akamu budyniem ze sfermentowanej kukurydzy. Było to jedno z ulubionych śniadań Mózesa, zaraz po zupce błyskawicznej o smaku kurczaka z makaronem, do której dodawała jajka. E, nie zapomnij, że po południu odbierasz Luisa i daradże ze szkoły. Powiedziała, gdy postawiła przed mężem talerz i porcelanową miskę z akamu do maczania pierożków. Nie, nie zapomnę. Oni mi zawsze poprawiają humor. Czy Blessing mówił, kiedy wróci? Jeszcze nie wie, ale... Ale nie będzie późno. Moses miał usta pełne akary, gdy zadzwonił jego telefon. Wyjął go z kieszonki koszuli i, kiedy zobaczył nieznany mu numer, zmarszczył brwi. Halo? Powiedział do słuchawki. Czy to kapitan Moses Akiniemi? Tak, ale już emerytowany od dziesięciu lat. Z tej strony Robert Wells, szef oddziału ratunkowego Szpitala świętego Helira w Saton. Och, tak? W czym mogę pomóc? Przepraszam, że przeszkadzam, ale. Rano przyjęliśmy pacjenta cierpiącego na ostre bóle. Musiałem na razie sklasyfikować je jako przewlekłą dysestezję, bo nie możemy znaleźć absolutnie żadnych oznak tego, co może być ich przyczyną ani zewnętrznych, ani wewnętrznych. Splot trzewny jest bez urazów i bez zapalenia. Poza tym otrzymałem właśnie wyniki tomografii komputerowej. Jama brzuszna też jest w stu procentach czysta. Żadnych tętniaków, obrzęków, guzów, no po prostu nic. Mouzes przełknął kawałek pierożka. Jak już powiedziałem, proszę pana, na emeryturę z Wojskowego Korpusu Medycznego przeszedłem 10 lat temu. Nie bardzo więc rozumiem, dlaczego to właśnie do mnie pan dzwoni. Byłem lekarzem frontowym i nigdy nie spotkałem się z takim przypadkiem, jaki pan opisuje. Wszyscy, którymi się zajmowałem, mieli albo rany postrzałowe, Albo rozległe obrażenia powstały na skutek wybuchu min czy bomb. Jestem tego świadomy, kapitanie, ale mimo, że nasz pacjent ledwie znosi ból, to podczas kilku krótkich momentów przytomności zdołał nam powiedzieć, jak się nazywa i wymienił pańskie nazwisko. Powiedział, że uratował mu pan życie i że lepiej niż ktokolwiek inny będzie pan wiedział, dlaczego odczuwa tak wielki ból. Skontaktowaliśmy się z Centralą Korpusu Medycznego Armii Królewskiej w Camberley i tam podali nam pański numer. Ja uratowałem mu życie? Kiedy? W jaki sposób? E, jak powiedział, że się nazywa? Terence Simons. Moses spojrzał przez kuchnię na Grace, która akurat wycierała zmyte naczynia. Spytała bezgłośnie, kto to? Machnął ręką na znak, że powie później. Opatrywałem raz rannego niejakiego Simonsa w Afganistanie. Kapral Simons, imienia nie poznałem. I tak, no, prawdopodobnie uratowałem mu życie, ale to było w 2013. A, a obrażenia, które odniósł, proszę mi wierzyć, jedyne słowo na ich opisanie to dramat. Jeśli wasz pacjent nie jest kaleką, nie może być tym samym Simonsem. W żaden sposób nie może nim być. Simons, którego opatrywałem, stracił obie nogi i część lewej ręki oraz był ślepy na jedno oko. W takim razie na pewno nie mówimy o tym samym człowieku, zgodził się dr Wells. Jest pan absolutnie pewien, że nigdy nie leczył żadnego innego pacjenta o nazwisku Simons? Myślę, że. Mogłem leczyć innego Simonsa. To było dawno temu. Nie pamiętam każdego rannego, którego ratowałem. Yy, były ich dziesiątki, i w większości przypadków nie miałem kiedy poznać ich personaliów. No mundury mieli poszarpane i całe we krwi, a zespoły ratownictwa medycznego przylatywały po nich czynukami i zabierały ich, zanim odzyskiwali przytomność no, to znaczy, jeśli w ogóle ją odzyskiwali. Cóż, coś panu powiem Zaczął dr Wells Każe zrobić zdjęcie temu nieszczęśnikowi I prześle je panu Może to pobudzi pańską pamięć Chodzi o to, że ten człowiek Tak straszliwie cierpi A my Poza faszerowaniem go oksymorfonem Nie mamy żadnego innego pomysłu Na uśmierzenie jego bólu W porządku Dobrze Proszę przesłać mi zdjęcie A ja zobaczę, czy go rozpoznaję Moses odłożył telefon na stół i wpatrywał się w niego tak, jakby się bał, że za chwilę wybuchnie. – Co się stało? – zapytała go Grace. – Kto to był? – Lekarz z Heliera Mówił, że mają pacjenta, który mnie zna. Pacjenta o nazwisku Simons. – Ale chyba to nie kapral Simons? Moses odsunął stojący przed nim talerz. – Przykro mi, Grace. Więcej nie mogę. Ten telefon całkowicie mnie znechęcił ale nie może chodzić o kaprala Saimonsa Moses. Przecież to niemożliwe. Moses poszedł usiąść w salonie, a Grace po chwili przyniosła mu kubek jego ulubionego nigeryjskiego napoju zrobionego z herbaty, kakao i mleka. Wypij to, zanim wystygnie. Potrzebujesz czegoś, co cię wzmocni. Na parapecie obok ich ślubnego zdjęcia stało oprawione w ramkę zdjęcie Mołzesa z kilkoma innymi członkami jego zespołu medycznego zrobione w obozie Bastion. Mołzes był na nim w mundurze bojowym z małą maskotką w kształcie głowy małpy zwisającą z klapy. Głowa małpy była amuletem, który dostał od matki, aby chronił go przed nieszczęściami. Mołzes nie mógł oderwać oczu od tego zdjęcia. Chociaż wiedział, że Grace ma rację, i że pacjent, który został przyjęty do świętego Heliera, w żadnym razie nie może być tym samym kapralem Simonsem, którego opatrywał przy drodze w Kajaki, wciąż przepełniała go groza. Ta sama mroczna groza, jaką czuł zawsze, gdy wsiadał do opancerzonego pojazdu patrolowego, którym miał być dowieziony do frontowej bazy operacyjnej. Jego pobyt w Afganistanie był czymś. Czego miał nigdy nie zapomnieć. Zwłaszcza nie mógłby zapomnieć widoku kaprala Simonsa leżącego na skalnym zboczu z obiema nogami zmiażdżonymi, z lewym okiem zwisającym z oczu dołu i lewym przedramieniem rozerwanym na strzępy. Nogi Simonsa nie wyglądały nawet jak nogi, bo za sprawą wybuchu były oblepione krwią i pyłem. Eksplozja wtłoczyła ziemię, kurz. Zwierzęce odchody w krwawą dziurę w jego pachwinie. A jednak mimo tych straszliwych obrażeń, Simon spojrzał wtedy na niego. Jedynym pozostałym okiem i uśmiechnął się. Naprawdę się uśmiechnął, a potem zapytał, co to było? Mina pułapka, bo nic nie słyszałem. Telefon Mauzesa znowu zawibrował. Sięgnął po niego i zobaczył zdjęcie które dr Wells wysłał mu przez komunikator. Przedstawiało bladego, trzydziestoparoletniego mężczyznę z pieprzykiem na górnej wardze i biznesową, krótką fryzurą. Miał zmarszczone czoło, jakby rozwiązywał jakieś szczególnie trudne zadania matematyczne, ale Moses z doświadczenia wiedział, że w rzeczywistości usilnie starał się skupić na czymkolwiek innym poza nieznośnym bólem. Nigdy tego człowieka nie widział. Zresztą wyglądał zbyt młodo, by mógł służyć w Afganistanie. Oddzwonił do doktora Wellsa. Nie, panie doktorze, nie rozpoznaję go. Zupełnie nie rozpoznaję. Jest pan pewien, bo on nieustannie powtarza pana nazwisko. Nigdy w życiu nie widziałem go na oczy. Jestem tego pewien. Zresztą, skoro nie ma żadnych śladów poważnych obrażeń. Żadnych blizn bojowych. No niby z jakiej racji miałbym go znać i leczyć. Sądząc po jego wieku, wątpię, żeby był w wojsku w tym samym czasie, co ja. To znaczy, jeśli w ogóle kiedykolwiek był w wojsku. Powiem szczerze, kapitanie, że naprawdę trudno jest mi to zrozumieć. Pańskie nazwisko nie jest ani pospolite, ani też szczególnie łatwe do wymówienia. Zupełnie nie mam pojęcia... W jakich okolicznościach lub gdzie ten pacjent mógł je usłyszeć, ani też dlaczego jest tak przekonany, że to panu ratował mu życie? Przykro mi, nie mogę panu pomóc. Pozostaje mi mieć nadzieję, że znajdziecie jakiś sposób na to, by ulżyć temu biedakowi w cierpieniu. Doktor Wells przez chwilę milczał, potem powiedział: Zdaję sobie sprawę, że proszę o wiele, ale. Czy istnieje możliwość, żeby przyjechał pan do szpitala i zobaczył się z nim osobiście? O, on się bardzo upiera, że jest pan jedyną osobą, która może pomóc w uśmierzeniu jego bólu. Ech, no, naprawdę nie wiem, w jaki sposób miałbym mu pomóc, zwłaszcza, że przecież go nie znam. Cóż, decyzja należy oczywiście do pana, ale w razie czego. Jesteśmy gotowi pokryć wszystkie Pańskie wydatki, opłatę za taksówkę, jeśli to będzie konieczne, i, i wszelkie inne poniesione koszty. Powiem szczerze, skończyły mi się już pomysły, I, i jeśli istnieje, choćby nikła szansa, że przyniesie Pan temu pacjentowi nawet odrobinę wytchnienia, myślę, że warto spróbować. Moses wziął głęboki oddech. Czy Afganistan kiedykolwiek zostawi go w spokoju? Ale. Choć był na emeryturze, nie przestał przecież być lekarzem, a tu inny lekarz prosił go o pomoc. Zakrył ręką telefon i zwrócił się do żony. Chcę, żebym pojechał do Heliera i zobaczył tego człowieka. Nie rób tego. Nie, jeśli miałoby cię to zdenerwować. Muszę. Jak? Mógłbym odmówić. Grace pokręciła głową. No cóż. Jedź, skoro uważasz, że musisz. Ale. Nie wybaczę ci, jeśli znów będziesz budził się w nocy, zlany potem krzycząc. Kiedy Mołzes przyjechał do Heliera, akurat zaczęło padać. Szpital, ogromne skupisko białych betonowych budynków w modernistycznym stylu z lat 30. XX wieku, był największy w Sari i Mołzes dobrze go znał, ponieważ się w nim urodził. Ostatni raz odwiedził go, gdy ich starszy syn, Isaac prawie umarł z powodu przedawkowania heroiny. Teraz przyszło mu na myśl, że jeśli jakiekolwiek inne miejsce poza bazą Bastion miałoby go prześladować w koszmarach, byłby to właśnie ten szpital. Doktor Wells czekał na niego na oddziale ratunkowym. Z krągłymi ramionami, wydatnym brzuchem, na którym opinał się biały fartuch, przypominał Falstaffa. Miał bujną grzywę siwych włosów oraz ciężkie okulary, które. Wyglądały jakby w każdej chwili mogły zsunąć mu się z końca nosa. Obok niego stała dwójka pielęgniarzy: szczupły mężczyzna z mocno zaciśniętymi ustami, z wyglądu Koreańczyk lub Chińczyk, i trzymająca tablet rudowłosa młoda kobieta z twarzą usianą piegami. Oddział był zatłoczony. W porze lunchu na A217 doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem autobusu szkolnego i betoniarki. I kilkoro dzieci poniosło ciężkie obrażenia. Pielęgniarki biegały w te i we w te. sanitariusze toczyli korytarzami wózki na skrzypiących kółkach, w poczekalni tłoczyli się niespokojni rodzice. Przenieśliśmy naszego pacjenta na górę poinformował gościa dr. Wells. Znów zaczął krzyczeć i nie przestawał, nawet po podaniu środków uspokajających, więc umieściliśmy go tam, gdzie nie będzie mógł niepokoić innych pacjentów. Zwłaszcza tych najmłodszych. Zaprowadził mu zesa do windy i nacisnął guzik drugiego piętra. Muszę szczerze powiedzieć, że jeszcze nigdy, przez całe 35 lat pracy, nie spotkałem się z takim przypadkiem. Oczywiście. Leczyłem wielu pacjentów z bólami psychosomatycznymi zwykle wywołanymi stresem emocjonalnym skurcze żołądka, migreny tego typu rzeczy, ale. Ten pacjent odczuwa rozdzierający ból wszędzie, poczynając od stóp, a kończąc na głowie, choć wydaje się, że nie ma ku temu żadnego powodu, ani fizycznego, ani psychicznego. Kiedy został przyjęty? Dziś rano, około w pół do ósmej, to mierniczy pracujący dla firmy deweloperskiej podobno robił pomiary budynków Downley, w którym niegdyś mieścił się szpital Filomeny. Koledzy znaleźli go na jednym z oddziałów, i o ile im wiadomo, przeleżał tam w męczarniach całą noc. M m mówił pan, że nazywa się Terence Simons, tak? No upiera się, żeby tak go nazywać, wtrąciła się rudowłosa pielęgniarka, mówiąca z silnym manchesterskim akcentem. Podniosła tablet, postukała w niego i dodała: Jego koledzy powiedzieli nam, że naprawdę nazywa się Alex Fowler. Ma 34 lata, jest w stanu wolnego i mieszka z matką w Dorking. Dojechali na miejsce, wysiedli z windy i ruszyli korytarzem. Sprawdziliście historię jego chorób? spytał Mozes. Oczywiście przeszedł zwykłe choroby dziecięce, nowie panosławietrzna i jodra, lecz poza sporadycznymi epizodami egzemy był w miarę zdrowy. Skręcili za róg i tam rudowłosa pielęgniarka podniosła rękę do ucha. Słyszycie? Na razie cicho, módlmy się, żeby nie zaczął znowu krzyczeć. Kiedy dotarli do ostatnich drzwi na końcu korytarza, kobieta otworzyła je. W środku panował półmrok, bo ciemnozielone rolety zasłaniały całe okno. Aleks leżał na plecach w poplamionym szpitalnym fartuchu, bez poduszki, nie przykryty ani kołdrą ani kocem. Poręcze po obu stronach łóżka były podniesione, żeby pacjent nie spadł na podłogę. W odległym kącie pokoju siedziała czarna studentka pielęgniarstwa. Gdy Moses z doktorem Wellsem oraz dwójką pielęgniarzy weszli do sali, szybko wstała. Doktor Wells podszedł do łóżka i spojrzał na aleksa ponad oprawkami okularów. No, no, rzucił. Jest pan przytomny. I nawet udało się panu przestać krzyczeć. Jak się pan czuje, lepiej? Nie, odparł aleks ochryple, a jego oczy przeskakiwały z lewa na prawo, jakby się bał, że ktoś się do niego zakradnie i go zaatakuje. Zaśpiewałam mu piosenkę, powiedziała opiekująca się Aleksem starzystka a on po jakiejś chwili po prostu zamilkł. A? Może ja powinienem tego spróbować odparł z zastanowieniem doktor Wells. Co mu pani zaśpiewała? Nothing can to you. O, oh, tego chyba nie znam. Będzie mnie musiała pani nauczyć. Czy nadal odczuwa pan tak samo silny ból, panie Simons? Alex kiwnął głową i sapnął. Mozes widział, że mocno wczepia się obydwiema rękami w prześcieradło pod sobą. E, przyprowadziłem tu panu kogoś. Zobaczmy, czy go pan rozpozna. Doktor Wells przesunął się w bok i gestem dłoni pokazał, żeby Mozes się zbliżył. Ten podszedł bez słowa. Oczy Aleksa przestały strzelać na boki. Mężczyzna wpatrywał się w niego z wydawałoby się absolutnym niedowierzaniem. – Kapitan Akiniemi – wychrypiał w końcu. – Znaleźliście go. – Jest pan pewien, że to on? – spytał doktor Wells. – Oczywiście. Oczywiście, że jestem. Kapitan Akiniemi uratował mi życie. Byłbym już dawno martwy, gdyby nie kapitan Akiniemi. Gniłbym pod ziemią. – Naprawdę nie wiem, dlaczego pan tak myśli – odezwał się Moses. – Ja pana w ogóle nie pamiętam. – W zasadzie to jestem pewien, że nigdy wcześniej pana nie widziałem – Uratował mi pan życie. Jak pan może tak mówić? Skoro pan mnie uratował, kapral Simons, jak pan mógł mnie zapomnieć? Rozszarpało mnie na strzępy, a pan mnie uratował. Alex zaczął się podnosić, próbując usiąść, lecz mauzes widział, że gdy tylko się poruszył, przeszył go nieludzki ból. Wydał z siebie ostry, przypominający skrzek mewy krzyk, opadł płasko na łóżko i charczał, kopiąc nogami wagoni. Moses ze smutkiem pokręcił głową. – Nie mam pojęcia, co moglibyście zrobić, żeby przestał tak cierpieć. E, mówił pan, że podaliście mu oksymorfon? Jeśli to nie zadziałało, to już nie wiem, co innego mogłoby pomóc. – Już raz mnie pan uratował – wysapał Alex. – Dlaczego nie może uratować mnie pan teraz? – Bo nie jest pan tym, którego ratowałem – Odparł Mołzes, pochylając się nad barierką łóżka. Co? Jak to? Co pan mówi? Kapral Simons wszedł na minę. Doznał straszliwych obrażeń. Stracił obie nogi. Pan? Panu nic nie jest. Przynajmniej zdaniem obecnego tu zespołu medycznego. Naprawdę nie potrafię zrozumieć, dlaczego pan myśli, że jest kapralem Simonsem. Nie mam też pojęcia, skąd pan zna moje nazwisko. Może czytał pan o mnie w jakimś artykule prasowym lub widział w telewizji jakiś dokument ze mną. Uratował mi pan życie, wyszeptał Aleks. Nie mogę o tym zapomnieć. Leżałem przy drodze, a pan przyszedł i ukląkł przy mnie. Pamiętam głowę małpy, którą miał pan przypiętą do munduru. Ona, ta małpka, ona się do mnie uśmiechała. I to był ten moment, kiedy zrozumiałem, że, że przeżyję, że się z tego wyliżę. – Mozes? – Wpatrywał się w mężczyznę ze zdumieniem. Pamięta pan moją małpkę? Alex zacisnął mocno usta i skinął głową, a potem wydał kolejny krzyk, tak przeszywający, że Mozes musiał zakryć uszy dłońmi. Doktor Wells klepnął go w plecy na znak, że powinni wyjść, przywołał też pielęgniarzy i wszyscy razem wycofali się na korytarz. Rudowłosa pielęgniarka zamknęła za nimi drzwi. Nie mogę. Uwierzyć, że wiedział o moim birilaja, amulecie w kształcie głowy małpy, wyznał nadal zdumiony Mozes. Nie mógł o niej wiedzieć, jeśli nie widział mnie w Afganistanie. To był jedyny czas, kiedy ją nosiłem. Tak, ten człowiek to jedna wielka zagadka, zgodził się dr Wells. Zaczynam myśleć, że może cierpieć na jakąś Nietypową odmianę zespołu wieloobjawowego bólu miejscowego, yy, tego co nazywamy odruchową dystrofią współczulną. Ale taka dystrofia, odparł Mozes, to zwykle wynik zaburzenia współczulnego układu nerwowego, który reaguje na uraz lub udar długo po tym, jak ból powinien ustąpić. A pan przecież twierdzi, że u tego pacjenta nie ma żadnych oznak obrażeń fizycznych, a tomografia mózgu niczego nie wykazała. Doktor Wells wzruszył ramionami. Będziemy musieli kopać głębiej, żeby odkryć, dlaczego odczuwasz tak silny ból. Zlecę wykonanie rezonansu magnetycznego, scyntygrafię kości i badanie termograficzne. Na razie jednak rozważam podanie mu dużej dawki ketaminy i midazolamu, by wprowadzić go w stan śpiączki farmakologicznej, nie możemy pozwolić, żeby się tak dalej męczył. Nadal nie mogę zrozumieć, skąd on może wiedzieć, kim jestem i jakim cudem wie o moim amulecie. Szczerze mówiąc, trochę mnie to przeraża. Myśli pan, że przesadzam? O to, czego się naoglądałem w Afganistanie... Nie potrafię nawet opisać, jak straszne były niektóre z tych rzeczy. A, a teraz ten człowiek przywrócił je wszystkie. Może zejdziemy do stołówki i postawię panu kawę? Co? zaproponował dr Wells. Przynajmniej tyle mogę dla pana zrobić. Moses obdarzył go gorzkim uśmiechem. To bardzo miłe z pana strony, panie doktorze, odrzekł. Ale nawet cała kawa świata nie sprawi, że pozbędę się z pamięci. Widoku tych wysadzonych w powietrze rozczłonkowanych ludzi. Rozdział czwarty. Nadal padał deszcz, lub raczej mglista żawka, a nisko zawieszone chmury były postrzępione i szare jak gołębie pióra. Lilian i David pojechali do cock Inn, wiejskiego pubu, oddalonego niecałe dwa kilometry od Filomeny. I zamówili kornwalijskie paszteciki i po kieliszku czerwonego wina. Usiedli przy oknie i zabrali się do jedzenia. Nie rozmawiali wiele. Lilian przez większość czasu tkwiła z nosem w telefonie. Z Billings, firmą Scrawley, zrzeszającą dyplomowanych rzeczoznawców, ustaliła, że podeślą im zastępstwo za Alexa Faulera. Nowy Mierniczy miał przyjechać o 15.00. Zadzwoniła też do szpitala Heliera, ale nie mieli dla niej nowych informacji o stanie Aleksa. Potem zadzwoniła jeszcze do Tima, byłego męża, ponieważ chciała odebrać kilka książek kucharskich, które po rozstaniu zostawiła w ich wspólnym mieszkaniu. Sądząc po odgłosach, Tim miał gościa, kobietę, Chyba był pijany, bo ciągle się śmiał i powtarzał bełkotliwie. Zostaw mnie, no złaś ze mnie, no złaś. Wszystko w porządku? Zapytał ją David, gdy w końcu odłożyła telefon. A, a dlaczego miałoby nie być? odpowiedziała. No cóż, y nie obraź się, że to powiem, ale masz, no wiesz, tę swoją minę. Jaką znowu minę? No tę. Którą robisz, kiedy cię coś irytuje. Dobrze wiesz, że zawsze chcę, żeby wszystko szło jak w zegarku. Ale to z Aleksem, to, że tak się rozchorował, jasne, no, żal mi go i w ogóle, no ale wiesz, będziemy przez to mieli co najmniej dwa dni opóźnienia. A ja miałam nadzieję, że w przyszłą środę zrobimy prezentację dla potencjalnych inwestorów. Ach, dzięki Bogu, że. Nie wysłałam jeszcze zaproszeń. David zamierzał coś odpowiedzieć, ostatecznie postanowił jednak tego nie robić. Wiedział, że Lilian nie jest tak twarda, jak udawała. Żadna z pięciu kobiet pracujących w Downland Development's nie mogła sobie pozwolić na bycie empatyczną czy sentymentalną, lub na pokazywanie po sobie, że czuje się urażona, z prośnymi żarcikami i seksistowskimi docinkami. Firma wciąż tkwiła mentalnie w latach 60. XX wieku, w których przebudzenie to było coś, co się robiło po spaniu najlepiej z przygodną laską u boku. Ale firma dobrze wynagradzała pracownicę. Wkrótce po jej założeniu właściciel Roger French zorientował się, że kobiety mają o wiele większe zdolności organizacyjne niż mężczyźni. No, widział, że jego luksusowe projekty mieszkaniowe zawsze były przez nie realizowane na czas i prawie zawsze poniżej budżetu. Nazywał to dobrym gospodarowaniem. Roger French miał już czwartą żonę. – Chodźmy – rzuciła w końcu Lilian, wytarła usta i zgniotła serwetkę. – Wracajmy do pracy. E, musimy porobić zdjęcia ogrodów do wyceny aranżacji terenu. – W taką pogodę? – Ogrodnicy pracują w deszczu. Nie widzę powodu, dla którego my mielibyśmy nie móc. – W takim razie dobrze się składa, że zabrałem ze sobą kalusze. – Pojechali z powrotem do świętej Filomeny? – ale gdy skręcili w bramę, przekonali się, że wąski podjazd blokuje mężczyzna siedzący w niezgrabnym i ciężkim elektrycznym wózku inwalidzkim. Miał na sobie błyszczącą czarną pelerynę przeciwdeszczową i widać było spod niej jedynie jego bladą twarz. Do tyłu wózka przymocowany był monstrualnych rozmiarów czarny parasol. David gestem dłoni pokazał, żeby mężczyzna zjechał im z drogi, on. Jednak wpatrywał się w nich tak, jakby zupełnie nie rozumiał, o co im może chodzić. Wycieraczki przesuwały się po przedniej szybie tam i z powrotem, z monotonnym skrzypieniem, a Lilian odnosiła niepokojące wrażenie, że mężczyzna na wózku tarasuje wjazd celowo. Wysiadła z samochodu i podeszła do niego. Twarz cięły jej kłujące krople deszczu. – Przepraszam, ale musimy podjechać pod szpital – Mógłby się pan trochę cofnąć tam, gdzie jest szerzej, albo może zjechać na bok? Mężczyzna spojrzał na nią oczami wyglądającymi jak dwie mleczne szklane kulki. Miał haczykowaty nos, a lewa strona górnej wargi była wywinięta i odsłaniała krzywe zęby. Przypominał Lilian pana pancza z nadmorskiego teatrzyku kukiełkowego. A po co tam jedziecie? — Zapytał. Mamy tam coś do zrobienia, a teraz, jeśli mogłabym prosić, czeka nas dużo pracy i trochę nam się śpieszy. Co musicie tam zrobić? Mężczyzna nie ustępował. To nieistotne, powiem tylko, że reprezentuję nowego właściciela. Proszę więc łaskawie zjechać nam z drogi. Nikt nie jest właścicielem tego szpitala. Nikt. Poza moimi przyjaciółmi, którzy w nim mieszkają. Przykro mi, ale szpital jest obecnie pusty, a my naprawdę musimy się do niego dostać. Tam mieszkają moi starzy kumple z wojska. Myśli pani, że co ja tu robię? Właśnie byłem się z nimi zobaczyć. O Boże, pomyślała Lilian. Chory umysłowo i do tego kaleka. Jeśli się nie ruszy, będą musieli zepchnąć go z drogi, co może skończyć się tym, że facet oskarży ich o napaść. A tego rodzaju rozgłos to ostatnia rzecz, której Downland potrzebuje. Chciwi potentaci z branży nieruchomości wepchnęli niepełnosprawnego weterana w żywopłot z głogu. Proszę, powiedziała składając ręce, proszę tak ładnie jak tylko potrafię, niech pan nam zjedzie z drogi i nas przepuści. Pani i tak nie powinna tam wchodzić odpysknął mężczyzna. A już na pewno nie sama. Na pani miejscu bałbym się tam zaglądać. Oni ze mną się przyjaźnią, ale nie są przyjaciółmi nikogo innego. Mogą pani zrobić takie rzeczy, że. Cóż, nawet nie chcę sobie tego wyobrażać. David już jakiś czas temu wysiadł z samochodu i przysłuchiwał się rozmowie. Tam nikogo nie ma, kolego, wtrącił się w końcu. Szpital jest pusty. Wszyscy wyprowadzili się z niego już wiele lat temu. Wiem, że zapewne ma pan swoje wspomnienia, ale to tylko no, wspomnienia. Mężczyzna zmienił niezgrabnie pozycję pod wygniecioną wodoodporną peleryną, a Liliano wniosła wrażenie, że poruszanie się sprawia mu trudność, jakby miał tylko jedną nogę lub jakby jego miednica była zniekształcona. To idźcie na górę, rzucił. Wtedy sami się przekonacie. Byliśmy na górze, ten budynek jest opuszczony. W tym momencie na podjazd wbiegła kobieta w średnim wieku w długim, brązowym płaszczu i skrzypiących kaloszach. Frank! zawołała ostro, znowu szukasz tu guza? Daję tylko tym miłym ludziom kilka słów przestrogi. To wszystko! odparował mężczyzna na wózku. Już ja ci dam kilka słów przestrogi, ty wieczny utrapieńcu wykrzyknęła kobieta. No dalej. Zbieraj się z powrotem do domu, albo już nigdy cię z niego nie wypuszczę. Ja ich tylko ostrzegałem. Już ja ci dam ostrzeganie. Mężczyzna uruchomił wózek. Zjechał z podjazdu i zniknął za rogiem. Odprowadzająca go wzrokiem Lilian, jeszcze przez dłuższą chwilę widziała trzęsący się duży czarny grzyb jego parasola. Przepraszam za niego, odezwała się kobieta w płaszczu. Po tym jak został ranny w Afganistanie, dwa lata spędził w świętej Filomenie i nie potrafi się trzymać od tego miejsca z daleka. MPIC GO! Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco!